Siemaneczko, witajcie moi drodzy, lecimy z openingiem w Pet Simulator X, mamy tych końców tak dużo, że nie wiem, ale z tym, że nie będę usuwał epików, epickich pety mi są potrzebne, będę robił z nich przepalanki, zostawcie lajka, subskrybujcie ten kanał i mam nadzieję, że w tym odcinku powiedzie mi się i to będzie, jest, słuchajcie, pierwszy mityczek wleciał, jest dobrze. Czyli ten opening będzie bardziej szczęśliwy niż poprzedni. Mam taką nadzieję, słuchajcie, że będzie dobrze. Jest legenda kolejna, wchodzi na rejon. Potrzebuje bardzo dużo, słuchajcie, petów z tymi, z enchantami z tech coinsów. Więc jak macie jakieś peciki z tech coins piątki, a w ogóle muszę iść popatrzeć tam. No właśnie. W ogóle nagram odcinek teraz, jak farmić te coinsy szybciutko. Na razie mamy, słuchajcie, słabo był poprzedni odcinek z openingiem, był bardzo słaby, ale w tym naprawdę mam nadzieję, że oddadzą nam te tech coinsy, bo dostaliśmy, słuchajcie, już pierwszego zwykłego, co prawda, mityka. Mamy legendy lecą, z tego co widzę, lecą też epiki, jak widzicie. Ja tych epików troszkę sobie na farmie, żeby zrobić kolejne openingi, odcinki i tak dalej, ale na razie na gazie, słuchajcie, lecimy z tym wszystkim tutaj. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Farmienie tych tech coinsów nie jest takie, wiecie, znowu trudne. Fajnie się to farmi, szybciutko leci, szybciutko daje, jeszcze jak macie boosty, ale jest taki sposób, gdzie naprawdę... Kolejny, drugi mityk, moi drodzy, ale daje, ale lecimy. Jest dobrze, słuchajcie. To musicie łapkę zostawić. Pamiętajcie, że jak chcecie jakieś kody do gier, trybów Robloxa, linki w komentarzu tam macie. Zapraszam serdecznie. Lecimy. Pamiętajcie, że na moim głównym kanale z Robloxa robimy streamiki. Więc jest dobrze, słuchajcie, lecimy z tym, nie śpimy. Dzisiaj prawdopodobnie live też odpalę jakiś, mam nadzieję, że się ucieszycie. No i co, słuchajcie, mam nadzieję, że będzie dobrze, słuchajcie, że tutaj wszystko wypali, że będziemy na fali. Jedziemy z tym, słuchajcie, dwa mityki na razie, nie jest źle moim zdaniem na te tech coinsy, na tyle ile wydałem. Zobaczymy, czy będzie więcej. Więc trzymajcie za mnie mega kciuki, słuchajcie. Dobra, czy my, słuchajcie, sprawdzę teraz, ile ja mam tych mityków, tak w ogóle. Wolę sobie to, znaczy tych epików, ile ich mam, bo ja ich potrzebuję troszkę. Troszkę już ich jest, ale potrzebuję jeszcze więcej. Dobra, zróbmy sobie boosta. Buściki wchodzą na rejony. Lecimy dalej otwierać, słuchajcie, nie ma, że boli. Kolejne epiki lecą, dobrze, lećcie mi epiczki. Czy epiki mają enchanty? Chyba nie, to chyba od legendarek się dopiero zaczyna, tak mi się wydaje. Ale spoko, ja te kotki mi się przydadzą, więc trochę ich na farmie, a potem sobie włączę, żeby się usuwały, bo jednak ich może być za dużo. A my potrzebujemy, jak wiecie, my potrzebujemy mityków. Dwa wypadły na razie, więc nie jest źle. Chociaż powiem wam szczerze, że w poprzednich jajkach z tych coinsów, tych update'u częściej wypadały mi te mityki. Teraz jakoś tak idzie to gorzej. No ale nieważne. Okej, mamy rainbow z tego co widzę. I nie jest źle. Czekamy na więcej mityczków, oby się udało tutaj zdobyć. Niewątpliwie bardzo by mi zależało na tym, żeby dostać jeszcze więcej mityków. Dark Matera też sobie zrobimy i zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie, słuchajcie. Okej, tu jest Rainbow, ale kurka, dawać mi mityki albo Huge Cata. Słuchajcie, jakbym wydropił Huge Cata, to by było coś. Będę naprawdę dropił tutaj ostro, bo to jest Huge Cat, który... Ale chociaż on zostanie, słuchajcie, to jest fajne, że te jajka akurat zostaną i będzie szansa na wydropienie tego Huge Cata, ale nie wiemy, jaka tu jest szansa. Szkoda, że oni... Preston nie pisze, jakie są szanse na wydropienie go, bo to by na pewno była przydatna informacja. Dobra, ja na razie włączę usuwanie epików, bo już będę ich miał za dużo. Przydadzą mi się na odcinki, natomiast zobaczymy, jak będzie dalej, czy pójdą jakieś legendy. Kurka, aż mi w gardle zaschło od tego gadania. Muszę zrobić na pewno team petów z techami.
Więc pójdziemy spod, porobimy sobie to. Okej, kolejny mityczek. Trzeci, słuchajcie, jest dobrze. Jest dobrze, trzeci mityczek. Ajajaj. Co prawda normalny, ale nie jest źle. Nie jest źle, słuchajcie, bo widzicie, w tym openingu te mityki lecą, w poprzednim w ogóle nie poleciały, więc jest dobrze. Słuchajcie, jest epicko. Wy możecie, słuchajcie, oglądać ten film na prędkości 2 i będziecie, wiecie, ten film będzie o wiele szybciej, będziecie mogli oglądać, więc ja tak zazwyczaj oglądam filmy na YouTubie, zwiększam prędkość po prostu. Więc jak film ma 8 minut, a wy dacie prędkość razy 2, no to będzie trwał tak jakby 4 minuty, więc myślę, że warto coś takiego robić, słuchajcie. Ja będę o tym mówił zawsze. I lecimy z tym, słuchajcie. 3 mityki, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Na live'ie sobie pofarmimy może te końsy, albo sobie jeszcze pootwieramy. Zobaczymy. Na pewno będę robił tych openingów mega dużo, żeby sobie zrobić naprawdę, bo te pety. Czwarty mityk. Jest, dzięki, słuchajcie, ale ten opening tutaj daje, ale on daje. Ło, panie, co tu się dzieje? Jest. Zrobimy małe podsumowańko na koniec, bo to jeszcze w sumie nie koniec tego. Cztery mityczki poleciały, jej. Jakby poszedł huge cut, wydropił, to by było dopiero coś, to by było złoto. Jest dobrze. No i myślałem, że Rainbow Mythic poleci, ale i tak. W ogóle zmienili otwieranie jajek, fajniej to wygląda. Ta animacja jest lepsza, wszystko bardziej widać. Są lepiej podpisane te mityki i tak dalej, więc to jest spoko. To mi się bardzo podoba, ta zmiana. Też szybkość otwierania jest lepsza. Ta animacja tak długo się nie ładuje, nie? Okej, kolejna legenda. A, w ogóle muszę dodać dźwięki nowe na stream. I będzie cacy. Będzie cacy, moi drodzy. Kolejna legenda. Sprawdzimy, obym miał dodatki do tych końców, żeby szybciej farmić te skrzyneczki i te wszystkie inne rzeczy. To by było spoko. Tu są epiki. Często mi te epiki wypadają, nawet częściej niż te rzadkie pety. Zauważycie? Zauważyliście to? Nieźle. Za to, natomiast rary to częściej wychodzą rainbowy. Okej, kolejna legenda. O to mi chodzi, słuchajcie. Okej, Huxigator. Dobra, dawać mi to. Rainbow Legenda. O kurka, no to ładnie. Ciekawe, ile ma Rainbow Legenda bije. Na pewno jest mocna od niejednego mityka tego starego. Dobra, no i co? No już prawie kończymy, słuchajcie. Może na koniec będzie jakiś piąty mityczek z tego openingu, ale bym się cieszył. W ogóle mogę otwierać? Nie mogę ich tak otwierać. Kurka, musiałbym się gdzieś teleportować, wtedy zbugować to. Czyli do innego świata bym musiał się przenieść. Tak naprawdę. Okej, następna legenda. Zaraz to sprawdzimy i być może mój team będę polepszał. Szkoda, że nie da się tu zapisać teamów. To by była opcja bardzo fajna, nie? Że mamy team 1, team 2, team 3. To by było coś spoko, bo bym mógł sobie robić teamy do farmy diamentów, teamy do farmy innych rzeczy. Okej, to już jest koniec. Moi drodzy, zrobiliśmy naprawdę fajną rzecz. Sprawdźmy sobie te mity, legendy. Okej. Diamenty, gifty. Olercia, no nie jest tak źle. Sprawdźmy tu. Mamy tech coinsy jedynka, to nie. Fantasy coins, tu jest rainbow. Hacked Cat rainbow ma też dużo bije, zobaczcie sobie. Nieźle. Okej, tu mamy goldeny. Tu są legendarki, dobra, sprawdźmy, słuchajcie, czy mamy tutaj tech coinsy na piątce albo czwórce. To mi bardzo by pomogło.
Okej, okay, czy mamy siła? Końsy, gifty. No niestety, nie siadło, słuchajcie. Nie siadło. Ale to nic, i tak opening bardzo fajny, słuchajcie. Trzeba zrobić, myślę, peta na Dark Matter tego jednego mojego Rainbowka. Z tych wszystkich, które tutaj mam. Widzicie, Mythical Dragona. Zrobimy sobie na Rainbow gościa. Ja bym mógł zrobić nawet bardzo szybko, ale szkoda mi usuwać, to mi się nie opłaca. O, patrzcie, ja tu mam w ogóle pety takie na Dark Matter. O Boże, nawet nie wiedziałem. Dobra, 800 kosztuje Robuxów to. Sprawdźmy sobie, bo... No teraz ciężko mi to będzie w ogóle znaleźć. No nic, pójdziemy do banku i tam w banku też będę sprawdzał. Do zobaczenia.